jak co roku w majówkę wybieramy się gdzieś na obiad. Nie pamiętam, czy rok temu też tak było, że był Poznań za pół ceny. Jeżeli tak było, to mieliśmy duże szczęście, że znaleźliśmy miejsce. W tym roku, jeśli przez to, że jest Poznań dzisiaj za pół ceny, mogą być problemy, żeby gdziekolwiek usiąść. Teraz Amelkę trzeba położyć spać, bo już nie śpi 3 godziny, po 6 dzisiaj wstała, a potem ruszamy na obiad. Będziemy mieli teraz chwilę oddechu, żeby się wyszykować, zjeść i odpocząć. Kiedy ja pośpię do 9, 10? Boże, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak spałem. Bajkowy potwór. Amelce rano włączyć mini, jej nie ma. Ulubiony kanał. Ruszamy rozpocząć majówkę z Melą. Patrzcie to, jaką ma czapkę. Ami, krzywo. Jesteś ziomek, tylko trochę jej nie lubi. O właśnie. Jak tu ją przekonać? Uciekam tramwaj. Zamykamy, zamykamy, jupi. Do słońca, ale wiesz. Ale ładna pogoda dzisiaj. Idę po krzesełko dla małej. Czy ja mogę jakieś krzesełko takie dla dziecka wziąć na zewnątrz? Pewnie. Tak? Zawsze tutaj były, w łazience, tak? Dzień dobry. Ja też. Mi ukradła ciotkę na spacer. Co? Patrz jak zasuwa. Nie wiem, czy nie trzeba będzie jej dać tam. Trzeba na tyle. Patrz jak idzie. Próbuję uśpić małą, bo taka jest dzisiaj strasznie marudna. Pierwsze wyjście do restauracji, gdzie płacze i nie daje nam nawet zjeść, więc... Mówili, że na majówkę będzie taka straszna pogoda tutaj, proszę bardzo. Jest naprawdę nieźle. Jest fajnie, ciepło, słońce świeci. To, co lubimy najbardziej. Dobra, Amelka chyba zasnęła, więc wracam do restauracji. Jakaś spała godzinę i teraz właśnie się obudziła, więc jest troszkę w szoku. Najgorsze jest to, że nam się picie dla niej skończyło, musimy szybko wracać do domu, więc teraz będzie bieg. Fajny dzień, ładna pogoda, także ta majówka zapowiada się naprawdę dobrze. Pamiętajcie, żeby odwiedzić mojego Snapchata, link będzie gdzieś tutaj. Tam teraz dużo wrzucam, także jest dodatkowy vlog ekstra. Jest niedziela. Jedziemy właśnie znowu do miasta, jest 1 maja, także trzeba zacząć ten maj, tam jest ogólnie przygotowywanie do wyjścia, Amelka szaleje. No cóż, już czas. Mamy małe kłopoty tramwajowe, nie zdążyliśmy jeden tramwaj, jest od racji, że są święta, to jeżdżą bardzo rzadko i teraz mamy przesiadkę do miasta, zamiast bezpośredniego. Nie dobrze. Razem
A ludzie do Holandii jeżdżą na tulipany. Bez sensu. Chcesz vlogować? Tu nie ma nic. Ona, jak ma kamerę przed nią, się widzi, to zawsze się to w telefonie odwraca z tyłu, gdzie to jest, nie? A mi? Bo wyrwie wyświetlacz. Jeszcze Roki będzie wiedzieć, o co chodzi. Kupimy nowy telefon. Wracamy z miasta. Fajny weekend był, naprawdę fajny weekend. Dużo się wydarzyło. Teraz trzeba się zmóc, bo jutro do pracy. Jutro jest 2 maja, jutro pracuję, więc będzie dobrze. A mi wytrzymała 2 dni poza domem. Wracamy do domu, więc tyle by było w tym vlogu. Do zobaczenia tydzień. Tak, Pamela. Bój się mnie. Musisz się mnie bać. Ten weekend naprawdę dużo się działo. Nagrałem bardzo mało materiałów w porównaniu z tym, co w tym weekendzie robiliśmy. Nie wiem przez co, chyba przez to, że naprawdę był tak intensywny, że zapominałem o tym, żeby chwycić aparat, więc mam nadzieję, że to, co zostało nagrane, wam wystarczy. Widzimy się niedługo, mam plany stworzyć nową serię na kanale, więc może być ciekawie. Tyle na razie i do zobaczenia w przyszły poniedziałek o 14. Pamiętajcie. I ten przycisk czerwony na dole. Na razie, cześć.